Nie można żyć w takim blocie. Nie można żyć w nieprawdzie ciągle. Europa musi to wszystko przeżyć, a przeżyje, gdy się wykąpie w blocie, naje blota i wyżyga to błoto wreszcie. I to będzie, musi się z tego oczyścić. Trzeba niekiedy właśnie doznać cierpienia, doznać niesprawiedliwości, aby zrozumieć, jaki jest sens sprawiedliwości, prawdy i tak dalej. Każdy człowiek musi zobaczyć o tym, że jest wolny. Że jest, co znaczy wolny? To znaczy, że jego decyzje, które podejmuje, muszą być odpowiedzialne. Odpowiedzialne wobec siebie samego, odpowiedzialne wobec ciebie, czyli drugiego człowieka, odpowiedzialne wobec Boga i odpowiedzialne wobec całego społeczeństwa. Jeśli się podejmuje decyzje nieodpowiedzialne, czy to w Sejmie, czy w sądach, czy decyzje w głoszeniu nieprawdy, to jest wszystko przeciwko człowiekowi. To jest kultura antyludzka. Trzeba czynić dobro na różne sposoby i trzeba tolerować. Jeden tak czyni tak. Dobro, drugi. Ale nigdy nie można czynić zła i tolerować zła. Ten, kto toleruje zło, jest terrorystą.